Dzień dobry Państwu. Niezwykle miło mi powitać Państwa na kolejnym seminarium Instytutu dotyczącym tym razem dowodu podstawowego. Będziemy, jak rozumiem, analizowali badania publiczne i realizowane projekty. Spróbujemy naszkicować taki społeczno-świadomościowy obraz dochodu podstawowego na podstawie prac dwóch autorów. Mariusza Baranowskiego, doktora Mariusza Baranowskiego i Wysła Piotra Jankowskiego. Podział pracy, jak rozumiem, sami przedstawiam, to co będą referowane byli. Każdy jest wysłowna. Formułę pewnie też w jakimś zakresie zastanowimy się zainteresowany przez powiem tej prezentacji. Ale później klasycznie będziemy dyskutowali na temat tego, co zostało mówione, głos. Dziękuję. Nasza propozycja referatu związana jest z artykułem, który napisaliśmy. Jesteśmy otwarci na uwagi krytyczne, musi być sporo, ponieważ obszar jest bardzo specyficzny. To znaczy interesuje nas dochód podstawowy w kontekście po pierwsze istniejących, funkcjonujących reżimów, czy też modeli państw dobrobytu, a także różnice międzykrajowe. Natomiast ponieważ zarówno propozycja dochodu podstawowego jest rozumiana na różne sposoby. My w naszej prezentacji będziemy odwoływali się do definicji dochodu podstawowego, która była wykorzystana w kwestionariuszu przeprowadzonego badania. Natomiast no, trzeba podkreślić, że sama propozycja jest niejednoznaczna i tutaj konsekwencje tego, wtedy kiedy rozważamy jakie są opinie obywatelek i obywateli na temat dochodu podstawowego, może być kluczowa. Drugi element graniczny polega na tym, że odwołujemy się do reżimów czy też modeli państw dobrobytu, natomiast kryteria przynależności danego państwa do danego modelu nie są jednoznaczne, to znaczy na wielu poziomach. Po pierwsze, dane państwo w pewnym horyzoncie czasowym może zmieniać swoją przynależność, tak, ze względu na wybrane charakterystyki. Co istotniejsze, same charakterystyki, które dotyczą przyporządkowania poszczególnych rozwiązań z zakresu instytucji państwa dobrobytu, stosowane przez różne badaczki, różnych badaczy, są odmienne. Tak? I tutaj dyskusja trwa, ona jest dynamiczna. My oczywiście wybraliśmy pewną typologię, by móc no przede wszystkim spojrzeć na dochód podstawowy, czy bezwarunkowy dochód podstawowy, jako propozycję, która z jednej strony stała się poważnym elementem dyskusji na temat przyszłości, a także reformy dotychczasowych rozwiązań z zakresu polityk społecznych, a z drugiej strony no, trzeba stwierdzić, że dochód podstawowy jest już bardzo ważną propozycją, która po pierwsze na przede wszystkim poziomie regionalnym testowana jest w wielu miejscach, w wielu miastach, także eksperymenty były wykonywane w wielu państwach, była elementem referendum w Szwajcarii, odrzucony, natomiast to jest też bardzo istotny element do jednej z naszych hipotez. Jest testowana od zeszłego roku z pewnymi wypaczeniami tak naprawdę, znaczy nie spełnia definicyjnych wymogów dochodu podstawowego w Finlandii. Ona będzie testowana do końca tego roku na próbie chyba 2000 osób. Tam też jest wiele elementów faktycznie skomplikowanych, znaczy świadczenie dla osób tylko i wyłącznie bezrobotnych jest niższe niż ten poziom, który powinien spełniać podstawowy poziom, który powinien spełniać dochód podstawowy. Innymi słowy, dochód podstawowy jest realistyczną propozycją, która jest testowana w wielu krajach, na poziomie lokalnym przede wszystkim, ale też Komisja Europejska przyjęła europejską inicjatywę w sprawie bezwarunkowego dochodu podstawowego w 2013 roku, a celem tej inicjatywy jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji i ostatecznie wprowadzenie dochodu podstawowego na poziomie całej Europy. I to jest też element bardzo istotny, ponieważ o dochodzie podstawowym mówi się bardzo dużo, pisze się bardzo dużo ostatnio, natomiast czym możemy się posiłkować oprócz argumentów natury, nie wiem, światopoglądowej, tak, czy jakiejś szkoły ekonomicznej? No, my zaproponowaliśmy spojrzenie na to, jak obywatele, ponieważ to jest element bardzo pragmatyczny, istotny, tak, znaczy zakładamy, że poparcie wyrażone na przykład w poszczególnych państwach, z tym też jest problem, wobec dochodu podstawowego, no będzie uzależnione od tego, czy będzie aprobata społeczna tego elementu. Dlatego
postanowiliśmy spojrzeć, czy są różnice w poszczególnych krajach międzykrajowe, które dotyczą poparcia albo braku poparcia dla dochodu podstawowego. Nasz główny problem badawczy dotyczy no właśnie tego, co wpływa na poparcie albo brak poparcia względem programu dochodu podstawowego. I w kontekście danych sondażowych na temat dochodu podstawowego założyliśmy, że po pierwsze reżim czy też model państwa dobrobytu wpływa na poparcie albo jego brak. I tutaj kilka zastrzeżeń. No pierwsza hipoteza może być taka, że rezydualny typ państwa dobrobytu, a także modelu bliskie, będzie charakteryzował się mniejszym poparciem programu dochodu podstawowego niż na przykład typ socjaldemokratyczny. Teraz Piotr powie też o specyfice, dlaczego wybraliśmy 4 kraje, a nie 5, które odpowiadają tym modelom. Druga hipoteza byłaby mniej związana z samym modelową przynależnością do poszczególnego modelu państwa dobrobytu, a związana byłaby bardziej z takim socjoekonomicznym oglądem, to znaczy założyliśmy, że im niższy poziom świadczeń usług społecznych, tym poparcie dla dochodu podstawowego powinno być wyższe, ponieważ możemy pieniądze, które są przekazywane na polityki społeczne, one mogą być różnie rozdysponowywane. Tak? Znaczy, na przykład kazus państw basenu Morza Śródziemnego pokazuje, że świadczenia socjalne trafiają w większości do 20% najbogatszych osób, a nie najuboższych. Tak? No to jest pewna patologia, która no, musi zostać jakoś rozwiązana i dochód podstawowy jest jednym z elementów, które może tego rodzaju nierównej redystrybucji zapobiec. I założyliśmy również, że wiedza na temat dochodu podstawowego, czyli taki element, który wchodzi poprzek tym charakterystykom przynależności do poszczególnych reżimów państwa dobrobytu, będzie elementem warunkującym. Innymi słowy, im większa wiedza na temat tego, czym jest program dochodu podstawowego, tym większe poparcie dla tego programu. Może o specyfikacji doboru krajów Jeszcze może kilka słów o kontekście tego, no, z naszej dwójki o dochodzie podstawowym może w sposób tak naprawdę kompetentny wypowiadać się jedynie Mariusz, natomiast bo się tym zajmuje, natomiast mój udział, znowu się wziął mój udział w tym przedsięwzięciu. Otóż tak się złożyło, że w październiku zeszłego roku uczestniczyliśmy razem w Erasmusie w Murcji i Mariusz mi tam przez cały czas, większość czasu klarował różne tam koncepcje tego dochodu podstawowego, przekazywał, jak on powinien wyglądać, opowiadał o nim. Ja powiedziałem, fajnie, no zobaczmy, czy coś z tego, co mówisz, jest w ogóle osadzone w praktyce empirycznej, czy da się to w ogóle zweryfikować. No okazało się, że mamy tutaj zrealizowany w 28 krajach europejskich sondaż dotyczące tego dochodu podstawowego. Sondaż zrealizowany przez no, taką firmę badawczą Dalia Research, który w 2016 roku pierwszą edycję tych badań dotyczących dochodu podstawowego przeprowadził i w 2017 jest druga edycja. Te dane jeszcze nie są, no, używając takiego języka, uwolnione. Ten sondaż, jak się zacząłem nim przyglądać, to na pierwszy rzut oka wygląda na porządnie zrealizowane badanie sondażowe. Jest opisana populacja, żebyśmy mieli jasność, kto brał udział w tym badaniu, to są osoby, które są w wieku produkcyjnym. Ten wiek produkcyjny oczywiście różnie jest tam w krajach europejskich ustalany, ale na stronach projektu można zobaczyć, że tym badaniem są objęte osoby w wieku od 14 do 65 roku życia. No i wielkość próby badawczej też na pierwszy rzut oka robi wrażenie, ponieważ jest to prawie 10 tysięcy osób, tak, które w tym sondażu wzięły udział. Natomiast jak próbowaliśmy potem znaleźć pewne kraje, które odpowiadałyby tym typologiom, o których tam Mariusz jeszcze będzie mówił, no to potem się okazywało, że nie zawsze, czy nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które były objęte tym badaniem, no próba badawcza jest wystarczająca do jakiegokolwiek wnioskowania. Czyli tam jest napisane, że ona jest reprezentatywna, ale nie do końca wiadomo, że względem czego ona jest reprezentatywna. No bo mam takie przykłady, że na przykład w Luksemburgu wzięło udział 11 respondentów w tym sondażu, w
Estonii 12, na Cyprze 13 respondentów. Jak próbowaliśmy na przykład model wybrać kraje do modelu skandynawskiego, to okazywało się, że tam jakbyśmy wzięli wszystkie kraje skandynawskie, które i tak nie są homogeniczne, no to być może tam było objęte badanie, nie wiem, 300-400 respondentów, więc tutaj pewne ograniczenia już od razu natknęliśmy, znaczy z pewnymi ograniczeniami musieliśmy się zmierzyć. A ponieważ no, jedyne narzędzie, którymi dysponujemy, to młotek, to wówczas każdy problem zaczynamy sprawdzać do gwoździa, jak się mówi, no to musieliśmy bardzo ostrożnie postępować, żeby to, co możemy o tym na podstawie tego badania powiedzieć, no po prostu nie było trywialne. I wybraliśmy w sumie cztery kraje, w których próba badawcza tam była powyżej 800 osób, tak żeby tam no, te wielkości błędów statystycznych w każdym kraju powyżej 800 osób, tak żeby te wielkości błędów statystycznych można było zróżnicować pewne rzeczy, o których tam mówimy. Z kwestii technicznych, to jedynie jeszcze dodam tyle, że musieliśmy tam pewne transformacje wag, które były przypisane respondentom, przeprowadzić, żeby to miało jakieś tam ręce i nogi, żebyśmy wiedzieli generalnie, jaka jest jakość tego sondażu. W sumie cztery kraje, jak one są przypisane do poszczególnych typów reżimów, o tym będzie mówił Mariusz, to były tam Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Polska. Czyli po pierwsze kraje charakteryzujące się relatywnie dużą populacją, ale też, co istotniejsze, ponieważ te kraje z tego modelu nordyckiego czy socjaldemokratycznego, w których schematach no, były nieliczne do grup badawczych, wówczas wyeliminowaliśmy ten model. A zatem tak naprawdę cztery kraje są reprezentantami czterech modeli. Niemcy oczywiście ten model kontynentalny, Wielka Brytania model rezydualny, ten anglosaski, no i mamy w tych systematykach, które dzisiaj są obecne, szczególnie tak zresztą po krytyce tej głośnej książki Svina Andersena, gdzie te trzy reżimy no, nie wyczerpywały tych możliwości, że tam te trzy kryteria, między innymi ta dotycząca stratyfikacji społecznej czy dekomodyfikacji, no nie były satysfakcjonujące, zresztą Svin Andersen odpowiedział książką na te zarzuty. Jest model śródziemnomorski, reprezentowany przez Hiszpanię. Z wielu względów to jest ciekawy kraj, chociaż tutaj równie dobrze moglibyśmy wybrać chociażby inne kraje. Natomiast Hiszpania też i próba badawcza była wysoka. No i Polska, i to jest też bardzo istotne, jako no, przedstawiciel tych postsocjalistycznych literaturze, pisanych o postkomunistycznych reżimów, które charakteryzują się pewną odmiennością. Natomiast no, tutaj też trzeba zauważyć, tak, że różnice w poszczególnych krajach, które reprezentują poszczególne modele, są duże. Na przykład możemy zobaczyć ten jeszcze jedną. Na przykład, nie wiem, czy to jest widoczne, natomiast w tym modelu Europy Środkowej i Centralnej no, mamy duże różnorodności. Na przykład ta grupa wyszehradzka, kraje grupy wyszehradzkiej no, reprezentują inne elementy, które dotyczą wybranych charakterystyk tych instytucji państwa dobrobytu niż na przykład kraje nadbałtyckie. Natomiast no, Polska wydała nam się interesująca z względów oczywiście naturalnych. Nas interesuje, w jaki sposób ta opinia publiczna, jakie problemy łączy z programem dochodu podstawowego. No, ale też jest, powiedzmy, w kategoriach gospodarczych inaczej trochę, znaczy jest lepiej rozwinięta niż kraje na przykład typu Bułgaria, prawda, i tak dalej, natomiast od małych Czech, no tutaj mamy dużo do nadrobienia. Zatem wybraliśmy te cztery kraje, mając świadomość tego, że posłużenie się innym doborem reprezentanta poszczególnego modelu mógłby doprowadzić do innych elementów. Zatem my nasze wnioski będziemy ograniczali tylko i wyłącznie do tych czterech krajów. Tak? I teraz w tej optyce możemy powiedzieć, że interesowało nas coś jeszcze oprócz tych trzech takich wyjściowych hipotez, a zatem w takim no, dyskursie nie tylko medialnym, ale też naukowym interesujące jest to, jakie konsekwencje dochód podstawowy
będzie miał na przykład na rynek pracy, tak? Czy na zachowania po prostu obywatelek i obywateli. No to jest interesujące, szczególnie w kontekście myślenia na temat rynku pracy, prawda? W tym badaniu jesteśmy w stanie powiedzieć właściwie, jakie obawy posiadają obywatelki i obywatele w poszczególnych krajach, które są związane z wprowadzeniem dochodu podstawowego. Tak? I to jest też bardzo interesujący element, który wydaje nam się, że jeżeli nie mamy satysfakcjonujących takich projektów pilotażowych, tak, na przykład w krajach, rozwiniętych krajach Europy, wówczas posłużyliśmy się badaniem surveyowym, by sprawdzić, tak, jak społeczeństwo, jakie ma oczekiwania, tak, czy jakie obawy związane z dochodem podstawowym. Raz jeszcze, wydaje nam się to bardzo interesujące też w kontekście odrzuconego referendum, ponieważ ci, którzy proponowali to referendum, uznali za sukces to, że gdyby świadomość społeczna związana z wiedzą na temat dochodu podstawowego jest dużo większa po wprowadzeniu. Innymi słowy, można oczekiwać, że każde przyszłe referendum, o ile do niego dojdzie, charakteryzowałoby się lepszym wynikiem, tak? Znaczy większą ilością zwolenników, tak? Która zagłosowałaby za tym rozwiązaniem. I w tym wypadku, jeżeli ten model socjaldemokratyczny nie znalazł reprezentantów z powodu tych argumentów, o których mówiliśmy, mamy de facto do czynienia z przedstawicielem Niemiec, raz jeszcze model kontynentalny, na drugim kontinuum mamy model rezydualny, mamy Polskę, no właśnie, tak, i Hiszpanię, one ciążą ze względu na poszczególne kryteria albo w stronę modelu rezydualnego, albo kontynentalnego. Tutaj znowu literatura jest olbrzymia, tak, i można pokazać, że to variety of welfare state jest bardzo duże i pewne charakterystyki sprawiają, że Polska, tak, jest postrzegana czy klasyfikowana jako właśnie w tej wcześniejszej typologii również jako taki bardziej rezydualny element albo konserwatywny. Tak. My natomiast wyszliśmy od tej struktury. No i przejdźmy do wyników. Główny element dotyczy, no właśnie, w ogóle w kwestionariuszu, może jeszcze tylko ten pierwszy drugi slajd. Jak jest definiowany dochód podstawowy, jeszcze jeden, w badaniu Dalia Research, tak, w badaniu sondażowym. Mamy na sali Macieja, tak, Polska sieć dochodu podstawowego podaje 7 kryteriów definiowania dochodu podstawowego, tak, czyli dochód podstawowy charakteryzuje się przede wszystkim bezwarunkowością, dlatego mówimy o unconditional albo universal basic income, czyli chodzi o to, że on stanowi element, który zrywa z tymi wadami modelu współcześnie funkcjonującego, który jest oczywiście różny, tak, innymi słowy, nie trzeba spełniać, tak, określonych warunków, by kwalifikować się do na przykład jakiegoś świadczenia pieniężnego, a dochód podstawowy jest po prostu świadczeniem pieniężnym, po prostu, tak. I tutaj bezwarunkowość polega na tym, że nie trzeba przepracować jakiegoś okresu, tak, tak dalej, tak dalej. Jest powszechne, to polega na tym, że to świadczenie pieniężne adresowane jest do obywatelek i obywateli jako takich. Oczywiście już sama kategoria obywateli może być niewystarczająca, może być do każdego, tak, też rezydenta czy osoby zamieszkującej. Oczywiście, no tutaj jest spór, prawda, to jest, racjonalne jest przyjęcie, że jednak że kategoria obywatelstwa jest wykluczająca, a że poszczególne rozwiązanie poszczególnym krajom będzie dotyczyło obywateli albo osób, które posiadają statut rezydenta albo tak, obywatela. Powszechność. To świadczenie jest adresowane do wszystkich, a nie do poszczególnych osób, na przykład osób, które nie wiem, są w wieku powyżej jakiejś granicy przyjętej w danym systemie. Jest podstawowe, co oznacza, że wysokość tego świadczenia powinna być wystarczająca do życia na pewnym poziomie, tak? Jakiegoś minimum egzystencji. Innymi słowy, dochód podstawowy jest prezentowany bardzo często też jako element, który ma być pewną strategią zwalczania ubóstwa, tak? Znaczy na poziomie przynajmniej tym instytucjonalnym, administracyjnym. Znaczy, jeżeli tak, no to też jest jasne, że ten system powszechnie funkcjonujący, no musi zostać zrewidowany w znacznych elementach, tak? Po prostu wszyscy będą mieli, otrzymywali, tak, pewne świadczenie pieniężne w pewnej wysokości, które pozwala na zaspokojenie przynajmniej, tak, administracyjnie tych podstawowych potrzeb mieszkańców. Bezkryterialność, tak, zrywa z tym często stosowanym kryterium dochodowym. To jest też, jest olbrzymia literatura pokazująca, prawda, że są pewne patologie, że jeżeli system współcześnie funkcjonujące systemy, tak, lepiej lub gorzej, jednak tak naprawdę no, wiążą się z pewnym elementem spełniania przez jednostki, a częściej przez
gospodarstwo domowe, czyli przez rodzinę, pewnych kryteriów, tak, żeby kwalifikować się do pewnych świadczeń, na przykład posiadany majątek, prawda, i tak dalej, oszczędności, no to widzimy tutaj, że ta rewolucyjność dochodu podstawowego jest znaczna w tej propozycji. Jest indywidualny właśnie, tak, czyli wypłacany każdej osobie indywidualnie, a nie tak gospodarstwu domowemu. I regularnie, tak, najczęściej mówimy tutaj o wypłatach co miesiąc, prawda, które będą mogły być realizowane w przypadku na przykład fińskim, tak, przez odpowiednik ZUS-u fińskiego, tak, co miesiąc na konto techniczne możliwości tutaj są absolutnie w tych rozwiniętych krajach, nie są problem. I teraz jak rozłożyły się, czy w ogóle jak... Czy mówisz o różnicy między tymi modelami rezydualnym i kontynentalnym? Aha, no, generalnie model rezydualny, czyli ten anglosaski, charakteryzuje się, to jest też bardzo jakby ważny element, pewnym specyficznym podejściem do systemu polityk publicznych jako takich. Tak? Znaczy, można powiedzieć, że o ile na przykład świadczenia mogą być nawet zwiększane, prawda, otrzymywane na tym poziomie, to w tym systemie rezydualnym jest pewna specyficzny sposób traktowania beneficjenta. Tak? Znaczy, tutaj, innymi słowy, no nie wiem, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, tak, są przykładami państw, gdzie raczej istnieje, tak, bardziej subtelne lub mniej, napiętnowanie osób korzystających, tak, znaczy, innymi słowy, to tutaj ta zaradność, element zaradności, prawda, nie wiem, te mity, którymi, tak, żywi się opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, prawda, że od pucy buta można zostać, tak, Bill Gatesem i tak dalej, tak, to jest ten element, który pokazuje, że no, jeżeli nawet istnieje ten system polityk społecznych, on powinien być ograniczony, on w myśl też wielu standardowych argumentów przeciwko dochodowi podstawowemu, prawda, on musi psuć, prawda, musi sprawiać, że jak już damy pieniądze, to ludzie przestaną pracować i tak dalej. A zatem państwo powinno być warunkowe, tak, powinno ograniczać tą pomoc, by ludzie sami zadbali o swoje rodziny. Natomiast modele socjaldemokratyczne, prawda, czy kontynentalne, bliższe temu rozwiązaniu socjaldemokratycznemu, charakteryzują się największą uniwersalnością tych usług, prawda, dostępnością, tak? Czyli te kryteria, nawet jeśli są stosowane, tak? No tutaj można powiedzieć, że też ten beneficjent czy beneficjentka jest bardziej upodmiotowiona, tak, niż w tym modelu rezydualnym. No i mamy tutaj te elementy wyróżnione w tych systematykach, jak Polska czy na przykład Hiszpania, prawda, one prezentują różne elementy, znaczy mamy do czynienia tutaj z systemami, które funkcjonują formalnie, prawda, mamy dostęp do powszechnej służby zdrowia i tak dalej, natomiast one są w pewnych aspektach też niewydolne, prawda. No i mamy też wiele problemów, o których już w części wspominałem, trzeba mieć wiedzę, by aplikować pewne świadczenia, prawda, że jednak ta uznaniowość urzędnika, prawda, spełnia pewnych kryteriów, ta polityka welfare to work, prawda, wprowadzona przez partię pracy, tak, za czasów Blaira, tak, no, pokazuje też, że no, tutaj ta zmiana, prawda, w podejściu do świadczeń społecznych nastąpiła. I teraz w jaki sposób obywatelki, obywatele poszczególnych krajów są skłonni zagłosować w referendum, tak było sformułowane pytanie w kwestionariuszu, prawda, czyli wesprzeć ten dochód podstawowy. My tutaj wybraliśmy taką wersję ostrzejszą, znaczy te pytania, które mówią o tym, że dane osoby zagłosowałyby za referendum, gdy było wprowadzone. Proszę uwagę, w myśl tej pierwszej hipotezy, o której mówiliśmy, to mamy sytuację dość ciekawą, tak, znaczy poparcie w Polsce, ono generalnie, gdybyśmy spojrzeli na cały rozkład, jest trochę inny, natomiast ponad 30% respondentek i respondentów poparłoby ideę dochodu podstawowego w referendum w Polsce. Przypomnę, Hiszpania jest tutaj krajem, w której też z wielu względów tych natury takiej socjoekonomicznej, prawda, kontekst też jest istotny, tak? Istotna jest sytuacja na rynku pracy, możliwości, szanse życiowe, prawda? Jeżeli one są mniejsze, tak, a system jest mniej uniwersalistyczny, wówczas no, jest naturalnym elementem, że większość osób, tak, z tej sytuacji, która nie jest sytuacją uprzywilejowania, opowiada się za ideą dochodu podstawowego. Wielka Brytania wedle tego schematu, prawda, i też tej wiedzy na temat modelu rezydualnego charakteryzuje się tutaj spośród tych czterech krajów najniższym poparciem. Prawda? Natomiast mamy też sytuację w Niemczech, bardzo ciekawą, która jest bardzo bliska temu rozkładowi, który uzyskaliśmy w Polsce. Gdybyśmy zobaczyli, tak, jaki odsetek osób zagłosował przeciwko, prawda, w tym takim skrajnym elemencie,
no znowu mamy bardzo ciekawą sytuację. Z jednej strony w Polsce, tak? Czyli Polska charakteryzuje się no, dużo niższym poparciem w stosunku do Hiszpanii, natomiast zdecydowanie wyższym negatywnym, tak, stosunkiem do idei dochodu podstawowego. Ta sytuacja w kontekście Wielkiej Brytanii jest dość klarowna. W Hiszpanii również jest spójna, prawda? Mamy tutaj takie tendencje, raczej tendencje, niewłaściwe słowo, natomiast tak, no, z tych badań wynika, że jest to dość spójna, tak, wizja tych osób, które były podlegały badaniu. No i mamy Niemcy, tak, gdzie znowu sytuacja Polski i Niemiec tutaj jest blisko znaczna. To teraz Piotr powie o różnicach pomiędzy... Wiedza, tak? Aha, i ta hipoteza, która idzie jakby w poprzek tych modeli, brzmiała mniej więcej tak, że osoby, które mają wiedzę na temat dochodu podstawowego tego programu, będą częściej popierały ten program niż osoby, które nie mają wiedzy. To jest naturalne, dlatego też mówiłem, że ten kazus Szwajcarii jest tutaj bardzo istotny, tak? Że pomimo tam prawie 78% prawda, było przeciwnych referendum, to już badania kilka miesięcy po pokazywały, że ta świadomość społeczna jest inna, prawda? Że ten dyskurs musiał przejść przez pewne elementy dotyczące, no właśnie przecież migranci zarobkowi będą, tak, drzwiami i oknami się do nas starali dostać i tak dalej. Tak zresztą tam to świadczenie w Szwajcarii, to już warto dodać, referendum było na dość wysokim poziomie, prawda? Ono było ponad 2,5 tysiąca franków, chyba 2700, Macieju? Ponad 2,5, około 700, tak? No to jest jakieś 8 tysięcy złotych na Polskę, tak? No to jest sobite, podstawowe świadczenie, oczywiście też kraj jest zamożny. I teraz poparcie wśród osób, które mają wiedzę, proszę uwagę. To jest wiedza, czyli Polska charakteryzuje się najniższym poziomem wiedzy na temat tego, czym jest dochód podstawowy, tak? Znaczy to pytanie było sformułowane, czy my też wybraliśmy tą wersję twardszą, czy rozumiemy jak gdyby w pełni, tak, istotę programu dochód podstawowy. Natomiast Hiszpania, to też jest spójne z tym, że jeżeli wiedza jest na temat dochodu, czym jest dochód podstawowy, jest większa, prawda, to prawdopodobnie poparcie będzie większe, tak? To jest element zrozumiały też takich aspektów, o których my nie mówimy dzisiaj, w tym tekście nie zajmowaliśmy, tak? Na przykład idea solidarności społecznej, prawda? No, że można traktować dochód podstawowy też w kategoriach takich fundamentalnych praw, prawda? Które przynależą się właśnie obywatelom. I mamy Niemcy z dużo mniejszym niż Hiszpania rozeznaniem w kwestii tego, czym jest dochód podstawowy. I proszę uwagę, znowu osoby, które nie słyszały, nie mają informacji na temat dochodu podstawowego, nie słyszały o tej idei, tak? W Polsce najwyższy odsetek, najmniejszy w Niemczech, prawda? I tutaj mamy te dwa skrajne elementy. Bardzo ciekawy jest element porównania krajów pomiędzy sobą, tak? Tak. Krótki komentarz na temat tej tabelki. No nie wchodząc w szczegóły, czym ta analiza jest, tak, i jak ona została przeprowadzona. I cel był jeden podstawowy. Tak? Jak Mariusz mi tam przez pewien czas klarował na temat tego, jaka powinna być zależność między wiedzą a dochodem podstawowym, no to ja powiedziałem, to sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to czynnik decydujący dla gotowości poparcia idei dochodu podstawowego. Tutaj macie Państwo tą analizę, która ma potwierdzić, czy rzeczywiście ta wiedza na temat dochodu podstawowego jest czynnikiem, który decyduje, czy wpływa w sposób znaczący na skłonność do poparcia idei dochodu podstawowego w referendum. Wszystkie te zmienne, to jest na pierwszym miejscu, wszystkie te zmienne pozostałe traktujemy jako zmienne kontrolne, z całym tym zastrzeżeniem, że my posługujemy się de facto cudzym badaniem, które jest króciutkie, bo Państwu tutaj pokażę kwestionariusz. To jest od połowy tej strony do 2,5 strony kwestionariusza. Wobec tego mamy tam zmiany społeczno-demograficzne, mamy wiedzę na temat dochodu podstawowego, czy deklarację wiedzy na temat dochodu podstawowego i tam parę pytań, które są pytaniami wielokrotnego wyboru o to, jakie byłyby prawdopodobne skutki wprowadzenia tego dochodu podstawowego. Więc przyjmując te zastrzeżenia, że tutaj ten zasób zmiennych jest bardzo ograniczony, który mogliśmy wykorzystać w tej analizie, no to zrobiliśmy taką tam analizę
opartą na rewolucji logistycznej, której chcieliśmy zweryfikować, czy w każdym z analizowanych przez nas krajów rzeczywiście ta wiedza na temat, deklarowana wiedza na temat dochodu podstawowego wpływa na skłonność do poparcia dochodu, idei dochodu podstawowego w RPN. O tych różnicach międzykrajowych, o tym, co z tych analiz wynika, o tym będzie mówił Mariusz, natomiast tutaj chciałem Państwu tylko pokazać, że w każdym z badanych przez nas krajów ten czynnik był jednak czynnikiem decydującym, tak? Te zmienne społeczno-demograficzne, oczywiście są pewne jeszcze inne czynniki, które decydują, które różnicują i wpływają na to, ale spośród tych, które były nam dostępne do analizy, ta wiedza na temat dochodu podstawowego była tutaj czynnikiem decydującym. Mariusz opowie o tej tabelce, tak? To są różnice pomiędzy, jakie są różnice, czy jakie są prawdopodobieństwa poparcia idei dochodu podstawowego w poszczególnych kategoriach. To jest interesujące. Po pierwsze, wiedza na temat dochodu podstawowego jest czynnikiem, który wpływa, tak, na zagłosowanie pozytywne za tą ideą w każdym z krajów. Tak? Oczywiście ta siła jest różna, w Niemczech jest największa, w Wielkiej Brytanii na drugim miejscu, prawda, i mamy sytuację w Polsce i w Hiszpanii. Natomiast zwróćcie uwagę, bo tutaj jest wiele dyskusji, które teoretycznie można śledzić, rozważać, prawda? Na przykład podkreśla się bardzo często w dyskusjach na dochodu podstawowego ten emancypacyjny wpływ dochodu podstawowego dla kobiet. Prawda? Natomiast co jest ciekawe, że płeć ma wpływ, to niewielki, ale ma ostatnie statystyczne, tylko i wyłącznie w Niemczech, tak? W przypadku Niemiec. W innych krajach, Hiszpania, co jest zaskoczeniem, tak? Tego wpływu nie ma. W Polsce też nie ma, w Wielkiej Brytanii też nie ma. Co jest też interesujące, że wiek, prawda? No tutaj dyskusja jest nad dochodem podstawowym, jest również wielotorowa w kraju, tak? Dzisiaj, że po wprowadzeniu programu 500+, de facto, kategorie osób, tak, które są w takim wieku przedemerytalnym, szczególnie tutaj, tak? Te problemy też na rynku pracy powinny sprawiać, że tutaj wiek powinien różnicować i powiedzmy te osoby, które wchodzą na rynek pracy, ich perspektywy powiedzmy nie są najłatwiejsze, pomimo tego, że mamy relatywnie dobre statystyki, tak, znaczy stopa bezrobocia jest na można powiedzieć, prawie historycznie niskim poziomie, natomiast no, jakość tej pracy i tak dalej, tak, to jest element, który należałoby rozważyć, to tylko i wyłącznie wiek jest czynnikiem wpływającym w przypadku Wielkiej Brytanii. Poziom wykształcenia, to jest też będzie istotne, o tym jeszcze powiemy, natomiast on jest czynnikiem wpływającym w Niemczech, Hiszpanii i Polsce. To jest bardzo interesujące. Wielka Brytania jest jedynym spośród tych czterech krajów, w którym poziom wykształcenia nie ma wpływu na poparcie dla dochodu podstawowego. To jest interesująca obserwacja i znowu ten element bardzo często powtarzający się, tak, czy status na rynku pracy będzie wpływał na poparcie, czy też nie. Oczywiście możemy dać roboczą hipotezę, tak, że osoby, które znajdują się poza rynkiem pracy, w szarej strefie i tak dalej, będą bardziej skłonne poprzeć dochód podstawowy, prawda? I tutaj mamy osoby, które posiadają pracę w tym pełnym wymiarze, ten czynnik jakby wpływa tylko i wyłącznie w przypadku Niemiec i Hiszpanii, tak? Proszę uwagę, posiadanie dzieci nie jest czynnikiem wpływającym, przynajmniej na podstawie, tak, tego badania i następna, prawda? I tutaj mamy propozycję Piotra, gdzie tak naprawdę zastanawialiśmy się nad tym, czy wiedza na temat dochodu podstawowego osób, które deklarują, że mają pełną wiedzę na temat tego programu, w stosunku do kategorii referencyjnych, czyli osób, które w danym kraju, tak, nie mają wiedzy, tak, w jaki sposób ona różnicuje. No, powinna różnicować zasadniczo, tak jak nasza hipoteza wyjściowa, prawda? Im mamy większą wiedzę, tym bardziej prawdopodobne poparcie tego programu. I tutaj mamy znowu ten czynnik, ponieważ wcześniej już go opisaliśmy, on jest istotny w każdym. Natomiast mamy tutaj też... Ja tylko może powiem, jak należy rozumieć te liczby, które tam są podane. Już jest upraszczona tabela. Jak spojrzymy na przykład na przykład Niemiec, tak? I tam mamy pierwszą wartość 8,21, tak? Ona jest zaznaczona jako wartość, która istotnie statystycznie, znaczy ta kategoria istotnie statystycznie różni się od kategorii referencyjnej, czyli osób, które nigdy, czy deklarują, że nic nie wiedzą albo nigdy nie słyszą, albo mało wiedzą o dochodzie podstawowym. Wartość 8,21 oznacza w tym przypadku tylko tyle, że skłonność do poparcia idei dochodu podstawowego wśród osób, które mówią, że wiedzą,
dużo o tym dochodzie podstawowym, jest 8 razy większa niż osób, które mówią, że nie wiedzą nic, tak, o dochodzie podstawowym. To jest pragmatycznie z perspektywy na przykład, tak, organizacji, które wspierają te lidę, to jest bardzo interesujące, tak, że ta gdyby rozpowszechnianie wiedzy, tak, również próba odpowiedzi na te potencjalne zagrożenia, tak, zresztą zobaczymy, jaka jest percepcja tych zagrożeń, tak, jest bardzo istotna, jest jednym z kluczowych elementów, tak, które według nas wpływa na chęć poparcia w referendum, tak, czy poparcie w ogóle idei dochodu podstawowego, tak, czyli jeżeli mówiliśmy o tym, że płeć wpływa tylko w Niemczech, to mamy też kategorię wyjściową, czyli mężczyźni w stosunku do kobiety. To jest interesujące, bo to przeczy temu, co w dyskusji się bardzo często pojawia na temat dochodu podstawowego. Tak? Po pierwsze, mamy do czynienia tutaj z zależnością tylko w przypadku Niemiec. Jeżeli mówimy, że mężczyźni są skłonni, no, prawie cztery razy częściej od kobiet poprzeć ideę dochodu podstawowego, prawda? Często mówimy o tym, że ta rola emancypacyjna dochodu podstawowego, no właśnie miałaby być takim elementem pozytywnym przede wszystkim dla sytuacji kobiet, które często wykonują te funkcje wychowawcze, prawda? Opiekują się dziećmi, osobami starszymi, tak? I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, tutaj po pierwsze nie jesteśmy w stanie powiedzieć na temat innych krajów, nie ma tej zależności, która byłaby istotna, natomiast w Niemczech jest to sytuacja odwrotna, tak, mężczyźni częściej są w stanie od kobiet poprzeć ideę dochodu podstawowego. Co mamy jeszcze? Mamy wiek, prawda? Wiek występuje jako ta zmienna różnicująca tylko i wyłącznie w przypadku, przepraszam? Wielkiej Brytanii, dokładnie, tak? W Wielkiej Brytanii, tutaj widzimy, tak, czyli mamy znowu osoby w przedziale wiekowym 14 do 25 lat, tak, są prawie dwukrotnie bardziej skłonni poprzeć ideę dochodu podstawowego w stosunku do kategorii referencyjnych osób najstarszych, tak? 40-65. Tak, to jest też bardzo ciekawe, prawda? Znaczy, to może pokazywać, to trzeba byłoby, my zresztą mamy pomysł na wykorzystanie innej bazy, która daje większe możliwości wykorzystania, tak, badania opinii publicznej na temat dochodu podstawowego, ale to jest bardzo interesujące, prawda? Znaczy, model rezydualny, tak, problemy związane z rynkiem pracy, prawda, i tak dalej, tak, elastyczność tych rynków pracy i te kategorie osób, które są w stanie częściej popierać niż osoby, powiedzmy, które być może, tak, cieszą się tym rozwojem kariery w takim klasycznym aspekcie. No i type of community nie jest elementem tutaj istotnym, natomiast poziom edukacji, zwróćcie uwagę, osoby, które na przykład w przypadku Polski to jest bardzo dużo widoczne, tak? Czyli osoby, które mają najniższy poziom wykształcenia, tak? W stosunku do osób z wykształceniem uniwersyteckim, tak? Są prawie czterokrotnie częściej skłonne poprzeć ideę dochodu podstawowego, tak? I na przykład osoby, które tutaj na tym poziomie high school, prawda? W stosunku do osób z tytułem uniwersyteckim, tak? No to jest 1,76. W Niemczech sytuacja wygląda trochę inaczej, natomiast znowu mamy podobne elementy. Osoby o najniższym wykształceniu w stosunku do osób z tym wykształceniem uniwersyteckim, tak, częściej i osoby z tym średnim wykształceniem są w stanie zagłosować za czy poprzeć dochód podstawowy. Hiszpania tylko i wyłącznie osoby z tym najniższym wykształceniem w stosunku, tak, prawie trzykrotnie częściej popierają ideę dochodu podstawowego. Mamy jeszcze ten osoby zatrudnione na pełnym etacie. Przykład tylko i wyłącznie Niemiec i Hiszpanii jest tutaj elementem, który możemy stwierdzić, że ma wpływ. Różnicuje, tak? Czyli osoby, które posiadają pracę na pełen etat w Niemczech, tak? 0,4 razy częściej się. No tak, czyli jak odwrócimy. Dokładnie. Przez to powiedzielibyśmy, że osoby bezrobotne, tak, nie posiadające może zatrudnienia na cały etat, są w stanie bardzo częściej poprzeć ideę dochodu podstawowego i mamy w Hiszpanii te elementy bardzo podobne. Ja zacznę już, tak? Ponieważ ogląd literatury z zakresu na przykład przeciwników dochodu podstawowego często pokazuje, że takim jednym z głównych czynników, które potencjalnie też w przestrzeni publicznej mają wpływ na to, jak oceniamy dochód podstawowy, jest element, jaki on będzie miał wpływ przede wszystkim na rynek pracy, prawda? Znaczy wprowadzimy dochód podstawowy i jak znajdziemy pracowników, prawda? Te wszystkie organizacje zrzeszające pracodawców mówią, że już teraz jest ciężko, prawda? Że płaca minimalna w Polsce, prawda, jest tragedią i tak dalej, trzeba płacić 200, prawda, brutto i tak dalej, to jest tych element, tak? My z perspektywy tego neoliberalnego argumentu podzieliliśmy te warianty, które pojawiły się w
w kwestionariuszu na efekty negatywne. Natomiast teraz jeszcze tak, chodzi o to, że chcieliśmy sprawdzić, tak? Co to znaczy, że osoba, która, tak pytanie brzmiało, no właśnie, jak osoba zachowałaby się po wprowadzeniu, tak, jakie poczyniłaby wybory po wprowadzeniu do układu podstawowego rzecz, tak? Do tych negatywnych zaliczyliśmy, to jest kwestia oczywiście umowna, tak? Ale z perspektywy tego dyskursu, prawda, o charakterze neoliberalnym, że jeżeli dana osoba deklaruje, że zwolniłaby się z pracy, przestała pracować, albo pracowałaby mniej, co wcale nie oznacza jak gdyby negatywnych konsekwencji społecznych, prawda? Znaczy mamy świadomość wyboru, że na przykład pracujemy na pół etatu i tak dalej. Natomiast my zaklasyfikowaliśmy to jako efekt negatywny, prawda? Zwróćcie uwagę, w Polsce on występuje najczęściej spośród tych czterech krajów, które podlegały naszym analizom, tak? Najmniejsze w Hiszpanii, co jest bardzo ciekawe, prawda? Pomimo tego słabości, tak, rynku pracy, tak, specyficznej sytuacji, w tym okresie kryzysu, tak? Specyficznej sytuacji, jeśli chodzi o szanse zatrudnienia dla osób młodych do 35 roku życia, prawda? Mamy tutaj sytuację, że w Hiszpanii zdecydowanie tak, rzadziej obywatelki, obywatele deklarują to, że po wprowadzeniu tego świadczenia pieniężnego, tak, bezwarunkowego, podstawowego, tak, zrezygnowaliby z partycypacji w rynku pracy. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne efekty, my sobie wybraliśmy, że pozytywnym efektem byłaby sytuacja, w której osoba deklaruje, że po wprowadzeniu dochodu podstawowego spędziłaby więcej czasu ze swoją rodziną, prawda? Takie wartości trochę przeciwstawne prawnych, albo osoba, która poszukałaby lepszej pracy, to się też często pojawia ten argument, prawda? Że pewne świadczenia w pewnym poziomie dają możliwość bardziej racjonalnych decyzji dotyczących tego, co możemy robić, prawda? Ponieważ jesteśmy przymuszeni, to Stanley nazywa tam pułapkami określonymi, prawda? Mamy słabe zatrudnienie nawet po skończeniu studiów, bierzemy je i ta sytuacja jest jak gdyby, no, sprawia, że mamy coraz mniejsze szanse, prawda, by wykonywać pracę na miarę naszych umiejętności, zdolności czy dyplomu. I trzeci element, który zaliczyliśmy do tych pozytywnych efektów, to był element siódmy, czyli że osoba po wprowadzeniu dochodu podstawowego starałaby się, no, swoje zdolności poszerzyć, prawda, doszkolić się itd., itd., tak? I tutaj te pozytywne efekty najczęściej wystąpiły, to jest jakby spójne w ogóle w tym badaniu pierwszym Dania Research w 2016 Hiszpania charakteryzowała się najwyższym poparciem dla idei. Tak? Gdy weźmiemy te kategorie, 51% jest w stanie tak cząstkowo albo w całości poprzeć dochód podstawowy. I tutaj mamy też element, że te pozytywne efekty wystąpiły najczęściej w przypadku Hiszpanii, najrzadziej w przypadku Polski, to jest jak gdyby specyficzne, prawda? Też bardzo, bardzo ciekawe. W Niemczech i w Wielkiej Brytanii na podobnym poziomie. No, czas, no, to też. Mamy czas? Czy... No, fajnie by było podyskutować. No właśnie, bo jeszcze mamy te kategorie, które rozpatrzyliśmy, które często się pojawiają, natomiast Piotr dokonał tutaj też rangowania, tak, żeby pokazać, natomiast tutaj cudów nie ma, tak? Może dwa zdania też powiesz na temat tych dwóch pierwszych kategorii. Tak, tutaj generalnie chcieliśmy zobaczyć, jakie są argumenty zwolenników dochodu podstawowego w stosunku do argumentów wszystkich osób, które były objęte badaniem. Jak Państwo... Tak, to dwie pierwsze może... Tak, dwie pierwsze. Tutaj generalnie wśród osób, które... Znaczy w całej grupie badawczej, tylko w podgrupie osób, które są zwolennikami, znaczy deklarują głosowanie za dochodem podstawowym, ten układ czynników jest bardzo podobny, tylko te argumenty wśród zwolenników są po prostu mocniejsze. Są tak, to jest jak naturalne, tak, że to jest osób, które by poparły, natomiast no, te dwa czynniki są najczęściej wskazywane przez respondentki i respondentów, tak? Znaczy, że według nich dochód podstawowy zredukowałby obawy na temat, no właśnie, finansowania, tak, tych podstawowych potrzeb. To jest element, który występował najczęściej właściwie w każdym kraju. Oczywiście on był mocniejszy wśród tych osób, które są za dochodem podstawowym, tak, czy byłyby skłonne poprzeć w referendum. I drugi element to jest taki, że dochód podstawowy kreuje równości możliwości, tak, czy daje większe szanse realizacji tych równości możliwości. Ono również występowało najczęściej spośród wszystkich tych czterech krajów, które podlegały naszym analizom. Raz jeszcze, ta sama tendencja tutaj występuje, to znaczy osoby, które
deklarują poparcie dla dochodu podstawowego, są zdecydowanie częściej jakby skłonni twierdzić, że tak, wprowadzenie dochodu podstawowego przyczyniłby się do zwiększonej równości szans dla wszystkich obywateli, prawda? Więc mając na względzie ograniczenia, tak, zarówno badań sondażowych, tak, krótkiego badania, tak, wykonanego na dość dużej próbie, ale natomiast nierówne, jak powiedział Piotr, rozłożone, tutaj brakuje tych krajów skandynawskich, prawda, to też pokazało być może inny trop, że dobrze funkcjonujące instytucje państwa dobrobytu wcale jakby nie są elementem, które z perspektywy obywateli, tak, oczekują, że zostaną zastąpione świadczeniem pieniężnym po prostu, prawda? Z tym się wiąże szereg dyskusji, które się toczą, tak? No właśnie, a co będzie, jeżeli wprowadzimy dochód podstawowy, prawda? Tam w tej definicji było, znaczy, co z tymi instytucjami, które funkcjonują, prawda? No tutaj znowu głosy są podzielone, prawda? Wiemy, że eksperymenty na temat dochodu podstawowego są realizowane też poprzez prywatne firmy, które tak, no, mają mają na względzie tą czwartą rewolucję przemysłową, prawda, automatyzację produkcji itd., itd. Natomiast mając świadomość, postanowiliśmy zbadać tak, żeby był argument w odniesieniu do badań chociaż sondażowych, tak, jakie są oczekiwania społeczne względem dochodu podstawowego, jakie są obawy. Zwróćcie uwagę, w tej ostatniej tabeli tutaj mamy elementy, które pokazują też, tak, że na przykład wzmacnia solidarność, prawda, ponieważ jest typy dla każdego, albo są obawy, ale one są bardzo, bardzo daleko w tej hierarchii, tak, tego porangowania, dotyczące tego, że inne osoby przybędą, tak, by być beneficjentami dochodu podstawowego. One są daleko, tak, tak naprawdę spośród tych dwóch głównych, one dotyczą tego, że tak naprawdę te osoby, które najczęściej wspierają, twierdzą, że dochód podstawowy byłby, redukował obawy dotyczące finansowania tych podstawowych potrzeb i byłby tak naprawdę lepszym elementem, który wprowadza tę równość możliwości. To wszystko. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przystąpić do zadawania pytań. Zapraszam.